Witam wszystkich. Minęło kilka dni od ruin i wow, naprawdę jestem zachwycony tym DLC. W dzisiejszym filmie zrobimy sobie ogólne omówienie ruin. Zapraszam do oglądania. Chcę też przed startem wspomnieć o tym, że materiał zawiera spoilery do fabularnego dodatku Ruin oraz książek Tales from the Pizzaplex. Oglądasz na własną odpowiedzialność. A więc, DLC Ruin to gra, w której przedstawione mamy dalsze losy Pizzaplexu po zakończeniu Security Breach. Pytanie brzmi, po którym? W Ruin na szczęście dostajemy odpowiedź na to pytanie. Wiele osób uważało przed wyjściem DLC, że poprawnym zakończeniem jest tak zwany Burn Trap Ending, w którym Freddy Fazbear's Pizza Place staje w płomieniach i w tym pewnie cały Pizzaplex. To tłumaczy, dlaczego cała lokacja w DLC jest zrujnowana, jednak odpowiedź jest inna niż byście się tego spodziewali. Poprawnym zakończeniem w Security Breach jest Princess Quest Ending. Zakończenie to polegało na uwolnieniu świadomości Vanessy spod władzy Glitchtrapa, przechodząc trzy minigierki, czyli tytułowe Princess Quest. Powoduje to, że Vanessa finalnie zostaje uwolniona i razem z Grzesiem oraz głową Freddy'ego opuszczają Pizzaplex, po czym udają się na polanę oglądać wschód słońca. W Ruin mamy wiele potwierdzeń na kanoniczność tego endingu. Zacznijmy od początku. Pierwszym tak naprawdę dowodem na to jest to, że od Maskbota dostajemy maskę Vani, którą Vanessa zostawiła w Phaser Blaście. I tak wiem, można się kłócić, że maska wyglądała inaczej na endingu i inaczej w grze. W końcu ta w Ruin jest prosto z Help Wanted. Ale myślę, że to nie ma znaczenia. W segmencie gry w Daker Theater, Cassie mając założoną maskę, wprost mówi, że Vani nosi jej maskę. It's Gregory! Hey! She's wearing my mask! Co więcej, kiedy mamy założoną tą maskę w Ruin, animatroniki nas nie widzą. To jest to, co wykorzystywała Vani w Security Breach, a wspomina o tym chociażby Freddy. That is a fountain. A fountain is a decorative reservoir used for discharging water. Not the fountain. You didn't see the dancing rabbit lady right in front of us? No, I did not. Tylko, skoro to maska Vani, to jakim cudem otrzymujemy uprawnienia technika piątego poziomu? Przecież Vanessa nie jest technikiem. W ten sposób, że system zeskanował Cassie i wykrył podobieństwa w DNA jej i jej ojca, który jest technikiem w Fazbear Entertainment. I stąd Cassie otrzymała uprawnienia technika piątego poziomu. Dodatkowo przy tym, jak wylatujemy z dziwnej dziury, widzimy na automacie Princess Quest 3, że znajduje się wbity miecz postaci, którą gramy właśnie w Princess Quest. Moim zdaniem jest to symboliczne przedstawienie tego, że Vanessa się uwolniła, bo można to zobaczyć tylko, gdy mamy założoną maskę Vani. W Ruin, w postaci znajdziek, mamy również części komiksów, które przedstawiają różne zakończenia, poza jednym, właśnie poza Princess Quest endingiem. I czy są to wszystkie dowody? Nie. Jest jeszcze jeden dowód na potwierdzenie kanoniczności tego endingu, w jednym z zakończeń Ruin. W endingu tym biegniemy do kartonowej podobizny Fredbeara i musimy założyć maskę, co powoduje, że widzimy oto taki obraz. Dziwnym przypadkiem jest to identyczna scena, jak ta, która znajduje się na koniec Princess Quest endingu. Spodziewam się, że w komentarzach będą rzeczy na obalenie tego w stylu... Ale w Burn Trap endingu jest fioletowe światło i sam Burn Trap ma fioletowe oczy, więc to musi być Afton i to jest kanoniczny ending. Albo... To w takim razie jak Pizzaplex się zawalił? Jak Pizzaplex się zawalił? Odpowiedź na to mamy dosłownie na samym początku gry na gazetach. Widnieje tam informacja o tym, że Pizzaplex się zawalił przez trzęsienie ziemi. Tylko skąd takie trzęsienie ziemi mogło się wziąć? Mam trzy opcje. Pierwsza jest najnudniejsza, czyli to, że były to naturalne przyczyny. Drugą opcją jest to, że po uwolnieniu Vanessy nastąpiło trzęsienie ziemi, co jest głupie i najmniej prawdopodobne. A trzecią opcją jest to, że Blob przez to, że się poruszał, naruszył jakąś konstrukcję i zawalił Pizzaplex. Trzecią opcję uznaję za najbardziej poprawną, zwracając uwagę na fakt, iż Bloba widzimy na samym początku gry przez ułamek sekundy. Jednak fakt, że Blob pojawia się na początku gry, nie potwierdza to kanoniczności Burn Trap endingu. To wcale nie tak, że Blob się pojawił dopiero w Burn Trap endingu. On był tam cały czas. Dobrze, jedną z dwóch kwestii, przy której są spory, wytłumaczyłem. Drugą zajmiemy się trochę później. Teraz przydałoby się ustalić tożsamość naszej protagonistki i kim ona w ogóle jest. Cassie to ciemnoskóra dziewczynka, której ojciec jest pracownikiem Pizzaplexu i często tu przebywała. Dowiadujemy się tego z różnych segmentów gry. O ojcu taka informacja pojawia się przy tym, jak zdobywamy Fuzz Ranch, natomiast o tym, że była w Pizzaplexie przed tym, mówi nam Roxy, gdzie stwierdza, że nikt nie przyszedł na jej imprezę urodzinową. Sure, your friends will show up this time.
Łączy się to z pewnym pokojem w Security Breach, a dokładniej w tym, gdzie ktoś użył pluszaków jako swoich gości. Ale niestety obala nam to fakt, że w pokoju znajduje się informacja o 40 urodzinach tego kogoś. Ulubionym animatronikiem Cassie jest właśnie Roxy i tego dowiadujemy się też na początku gry po uzyskaniu Roxy Toki, gdzie w opisie widnieje informacja o tym, że jest to jej ulubiony animatronik. Swoją drogą, zauważyliście, że Cassie ma pomalowane tak samo oczy i paznokcie jak Roxy? Zaraz, ale skoro Cassie nie ma przyjaciół, przynajmniej tak zakładam, patrząc na to, że nikt nie przyszedł na jej urodziny, to jakim cudem umówiła się z Grzesiem na spotkanie w Pizza Blacksie i jakim cudem się znali? Odpowiedź na to również mamy w grze, gdzie po założeniu maskiwani widzimy taki oto wycinek, gdzie Grzesiu pociesza Cassie i daje jej chusteczki, ale zaraz po tym znowu ją zostawia i Cassie znowu zaczyna płakać. Widziałem, że Kartoflix wywnioskował coś w stylu nieodwzajemnionej miłości, lecz ja jednak myślę, że jest to bardziej chęć Cassie do przyjaźni z Gregorym. W końcu nie posiada przyjaciół. Czuję się strasznie głupio mówiąc takie rzeczy o dziecku. Wspomniałem przed chwilą o tym, że Grześ umówił się na spotkanie z Cassie, by ta pomogła mu wydostać się z Pizzaplexu. Jednak tutaj pojawia się problem. To nie Grześ zwabił ją do ruin Pizzaplexu. Tak jak wspomniałem dokładnie 2 miesiące temu, nowym antagonistą w uniwersum FNAF jest Mimik i faktycznie teraz to się potwierdziło. Znaczy, no było to potwierdzone sprawą kanonicznych książek, ale większość mówiła: ale książki są niekanoniczne. Wielkie XD. Ale dobrze, zajmijmy się tym, co się dzieje w endingu. Schodzimy jeszcze niżej pod pokój Berntrapa z Security Breach i tam spotykamy tą oto maszynę. Kiedy podchodzimy do komputera, mamy opcję, aby wyłączyć wszystkie zabezpieczenia. Kiedy to robimy, pojawia się Entity, czyli strażnik zabezpieczeń stworzony najprawdopodobniej przez Vanessę i Grzesia po endingu Security Breach. Głowa Entity przypomina maskę Vani i nie może być to przypadek. Kiedy wyłączymy te zabezpieczenia, Entity zostaje wchłonięty z powrotem do maszyny Mixes i prawdopodobnie zostaje usunięty. Po tym uruchamia się wózek widłowy i rozwala ścianę. Po przejściu przez rozwaloną ścianę odnajdujemy Mimika, który przez to, że złamaliśmy zabezpieczenia, jest wolny i może wydostać się z Pizzaplexu. Jako Cassie biegniemy do windy, ledwo uciekając przed Mimikiem. Gdy winda rusza do góry, kontaktuje się z nami Gregory, lecz w pewnym momencie nas zdradza i zrzuca windę. Tak każdy myśli na pierwszy rzut oka, ale tak naprawdę Gregory wypowiada zupełnie inną kwestię, a zapowiedzenie, że nie mogą ryzykować, by on za nimi podążył, jest właśnie Mimik. Czemu tak jest? W plikach gry znajdują się dwie kwestie Gregorego, gdzie jedna jest tą, którą widzimy w normalnej grze, a druga jest ucięta. Ta kwestia, która jest w grze, pochodzi od Mimika. Mimik ponownie naśladował Grzesia i podejrzewam, że to również on zrzucił windę, bo zauważcie, że Gregorego nawet nie ma w Pizzaplexie, tak jak wspomniał o tym na początku ucieczki. Dodając do tego fakt, że Mimik potrafi zakłócać elektryczne rzeczy, takie jak nasza latarka przed endingiem, światła w tunelu podczas ucieczki, to w takim wypadku elektryczność windy też musiała zostać wyłączona, gdy Cassie uciekała windą. Wracając do Mimika. Jakim cudem znalazł się zamknięty w pokoju? Czy to nie wyklucza tego, że Berntrap i Mimik to ta sama postać? Myślę, że mam na to odpowiedź. Zauważcie, że w tym konkretnym pokoju znajduje się plecak Gregorego. Zaraz obok niego znajduje się zawalony szyb wentylacyjny. Co ciekawe, szyb ten łączy się z pokojem, w którym został zamknięty Mimik. No dobra, ale jak to tłumaczy jego obecność w tym pokoju? Mimik został do niego zwabiony podstępem przez Grzesia i Vanessę. Grześ zostawił w środku swoje walkie-talkie z Freddym. Walkie-talkie wydawało dziwne dźwięki. Mimik pewnie się tym zainteresował, przeszedł przez szyb, a kiedy znalazł się w pomieszczeniu, zawalili za nim szyb, tak by nie mógł się wydostać. Nie przewidzieli jednak tego, że Mimik jakimś cudem może wykorzystać potem to walkie-talkie do podstępu na Cassie. Możecie też pewnie zapytać, ale Grześ mówi, że to coś jest uwięzione tam od bardzo dawna. No tak, to jest fakt. W opowiadaniach Tales from the Pizzaplex, które są, przypominam, kanoniczne, endoszkielet Mimika został wykorzystany jako jeden z robotów, które miały uprzątnąć tamto miejsce, zanim będą mogli przekształcić Freddy Fazbear's Pizza Place w muzeum. W opowiadaniu bowiem Mimik zaczyna masakrę w podziemiach. Zabija 14 pracowników, którzy znajdowali się na dole. Jednemu udało się uciec i kazał zapieczętować ze sobą drzwi do tego miejsca. Więc finalnie tak, Mimik i Berntrap to ta sama postać. Nie słuchajcie osób, które mówią wam, że jest inaczej. Mimik i Berntrap posiadają wspólne cechy, takie jak pozostałości po zwłokach na nodze, podobny styl chodu, w jednym z endingów nawet jest odwołanie do zakończenia z Berntrapem z podstawki. Nawet w samym menu gry jest cel "You need to burn out of here". To nie jest zbieg okoliczności i czy wam się to podoba, czy nie, Mimik to Berntrap, a William Afton nie żyje i zmarł we FNAF 6. Pewnie mnie teraz zapytacie, skoro Berntrap to Mimik, to jakim cudem ma zwłoki pod
pod kostiumem. Ano tak, że w opowiadaniach Tales from the Pizzaplex jakiś czas po morderstwie 14 pracowników przez Mimika dostało się tam 8 nastolatków: Lucia, Jace, Adrian, Hope, Kelly, Nick, Joel i Waze. Kiedy Mimik ich odkrył, zaczął ich atakować, jednak Kelly spotkał najgorszy los z nich wszystkich. Mimik w formie pająka zmiażdżył Kelly w sprężnowym kostiumie i nałożył na siebie jej zwłoki. Co więcej, pozostałości po tych zwłokach widzimy na nodze Mimika w zakończeniu ruin. Naprawdę nie jest to ciężkie, by zrozumieć to, kim jest Mimik, i tak naprawdę minusem jest to, że wszystkiego dowiadujemy się z książek, które są kanoniczne do świata gier. Mimik jest Glitchtrapem oraz Berntrapem. To jest nowy antagonista w serii Five Nights at Freddy's, ale spokojnie, wszyscy sympatycy Aftona. Mimik go naśladuje i to jest jego obecny cel. Wszystko tak naprawdę zostało omówione, poza jednym. Które zakończenie z DLC jest kanoniczne? W Ruin posiadamy 3 zakończenia: Neutral Ending, Scooper Ending oraz Secret Ending. Ja swoim osobistym zdaniem uważam, że to jednak ending, który otrzymujemy, czyli Neutral Ending, jest tym poprawnym. W scenie po napisach zresztą Roxy wypowiada słowa Cassie, czyli tak jakby ją odnalazła. Podejrzewam, że Cassie raczej przetrwała upadek windy, ale jeśli nie, to jest to naprawdę mroczne. Wątpię, że to się wydarzyło w grze dla dzieci, w końcu gra jest PG-13. Przede wszystkim chcę, byście wiedzieli, iż to nie Gregory zrzucił windę, tylko Mimik. Dowiadujemy się tego za sprawą plików gry, gdzie tam są 2 kwestie wypowiadane przez Gregorego. Zresztą tak jak widzimy w grze poprzez napisy. Prawdziwą kwestią Grzesia jest to: to nie jest twoja wina, wiem, że zrobiłaś to dla mnie, by mnie ocalić, ale upewnij się, że to za tobą nie podąży. It's not your fault. I know you did it for me. To save me. But make sure it doesn't follow you. Ta kwestia jest urwana w połowie, bo jest przerwana przez kwestię Mimika, którą już słyszymy. Nie możemy ryzykować, by to za nami podążyło. Przepraszam. Sprawa się tu rozjaśnia. Myślę, że Mimik specjalnie to zrobił, by Cassie znienawidziła Gregorego czy coś w tym stylu. Pamiętajcie, że Grzesia nie ma w Pizzapleksie w Ruin. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Kostiumy Mimika. Mimik posiada w swoim pokoju 3 kostiumy. Lwa, słonia i kruka. Czym są te stroje? Są to stroje używane przez Mimika w opowiadaniach Tales from the Pizzaplex. Ma to jakiś związek z fabułą? Nie za bardzo. Natomiast ciekawe, co robi Scooper pod ziemią w Pizzaplexie. Zauważcie, że cała Security Breach i Ruin bardzo dziwnie łączy się z Sister Location. Pamiętajcie o tym, że Help Wanted 2 zawiera motyw Sister Location i może to w nim wszystko się rozjaśni. A to pozostaje zagadką. Do czasu, aż nie postanowi ktoś zrobić o tym teorii. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego omówienia. Nie wiedziałem, co w nim zbytnio uwzględnić, więc kolejność jest lekko pomieszana, ale mam nadzieję, że da się to oglądać. Nie wiem, kiedy będą jakieś teorie z Ruin, bo na razie chcę sobie jeszcze wszystko przeprocesować. Już mniej więcej ogarniam, jaka jest fabuła Ruin i teorie to tak naprawdę kwestia czasu. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz dla zasięgu, no i pa pa!